Tytuł kursu: elementy sprzedaży towarów. Moduł: zasady obsługi klienta. Temat: formy sprzedaży towarów. Dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski. Od 10 lat jestem właścicielem sklepu spożywczego. Jest on źródłem dochodu przedsiębiorstwa handlowego i dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej formy sprzedaży. Wybór formy sprzedaży zależy głównie od wielkości powierzchni, jaką dysponuje sklep, lokalizacji sklepu, asortymentu sprzedawanych towarów, a także wymagań potencjalnych klientów. W niewielkich sklepach spożywczych najczęściej stosowana jest tradycyjna forma sprzedaży. Za chwilę zobaczycie, jak prawidłowo powinna przebiegać taka sprzedaż. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę chleb baltonowski, krojony. Czy jeszcze coś podać? Proszę jeszcze mleko w kartonie. Czy coś jeszcze sobie pani życzy? I masło ekstra poproszę. Czy będzie coś jeszcze? To wszystko, dziękuję. Płaci pani 8,78. Dziękuję, do widzenia. Również dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym kupić coś na imieniny dla żony. Czy mogłaby mi pani coś polecić? Oczywiście. Czy żona lubi czekoladki? Tak. Mamy w ofercie takie bombonierki. Ta jest z nadzieniem orzechowym i kosztuje 15 zł. Ta ma różne smaki i kosztuje 22 zł. Natomiast ta za 10,99 zawiera wiśnie w czekoladzie. Czy te drugie czekoladki są smaczne i dobrej jakości? To czekoladki dobrej firmy. Klienci chętnie je kupują. To w takim razie je poproszę. Płaci pan 22 zł. Dziękuję, do widzenia. Również dziękuję, do widzenia. Sprzedaż to najważniejsza czynność, jaka wykonywana jest w sklepie. Rola sprzedawcy w sklepie z tradycyjną formą sprzedaży jest bardzo ważna i odpowiedzialna. Zaletą tej formy sprzedaży jest bezpośredni kontakt klienta ze sprzedawcą. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.